Jubileuszowa Noc Teatru w Chrzanowie odbyła się 25 marca i była okazją do podsumowań oraz podziękowań, które popłynęły ze sceny do wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia, ale także do widzów, którzy od 10 lat nie zawodzą. Dla nich przygotowano specjalne niespodzianki. Ci, którzy pod fotelami znaleźli oznaczenie, otrzymywali gadżety, a na wszystkich czekała duża dawka wspaniałej sztuki. Jak zawsze 5 spektakli, jak zawsze bardzo zróżnicowanych. W tym roku mamy i dramat, i lalki, i po raz pierwszy rewię musicalową. Oczywiście jest monodram, także przegląd gatunków bardzo szeroki. Teatralną ucztę rozpoczęła w tym roku, podobnie jak podczas pierwszej edycji, sztuka Michała Walczaka Piaskownica w wykonaniu aktorów Teatru Imaginarium, działającego w Chrzanowskim Domu Kultury. Spektakl powrócił po dekadzie odświeżony i w nieco zmienionej obsadzie. Przysiedliśmy do tego po latach i również zinterpretowaliśmy to jeszcze inaczej, żeby przedstawić widzom zupełnie nowy spektakl, mimo że oparty na tym samym scenariuszu. Z tego co wiem, to na widowni były osoby, które na pewno widziały go niejednokrotnie i mam nadzieję, że zostali zaskoczeni, mimo że znają scenariusz, znają fabułę. Gdzieś mam prosz! Dobrze, proszę. Czy pozwalasz mi się bawić w twojej piaskownicy. Minęło prawie 13 lat od tego, jak sięgnęliśmy po ten tekst, więc no my mamy więcej lat, mamy inne doświadczenia za sobą, inaczej patrzymy na świat. No i myślę, że wyszło dobre, dojrzałe, trochę poważniejsze niż było. Myślę, że zdecydowanie poważniejsze przedstawienie. Po tragikomicznej opowieści o życiu i miłości nadszedł czas na przejmujący monodram w wykonaniu Karoliny Słonki. Odważyłam się zdjąć buty opowiadające historię Polini Reńskiej, żydowskiej artystki, która występowała na dużych scenach Europy w czasach totalitaryzmu w Niemczech. Doświadczyła także antysemityzmu i wykluczenia. 1933 roku schodzimy na ląd w Hamburgu. Niemcami rządzi Adolf Hitler. Trzeba zwolnić żydowskie tancerki. Natrafiłam na artykuł, od razu pokochałam historię Poli i stwierdziłam, że bardzo chciałabym ją opowiedzieć. Wysłałam artykuł Ani, która jest właśnie reżyserką tego spektaklu. No i tak zaczęłyśmy działać. To był nasz też cel, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na historii Poli, ale żeby pójść szerzej, żeby historia się znowu nie powtórzyła po prostu, bo zawsze jest jakaś grupa osób, która może zostać wykluczona, bo jest inna, czego byśmy nie chcieli. Ogromne brawa zebrali artyści musicalowej rewii absurdu, którzy przenieśli chrzanowską publiczność na deski scen musicalowych swoim przedstawieniem Miłość ci wszystko wypaczy. Można tu było usłyszeć motywy z takich produkcji jak Chicago czy Kabaret. Były świetne wokale, muzyka na żywo, stepowanie i doskonała interakcja z publicznością. Nasz spektakl jest musicalem, bardziej musicalową rewią o nieco absurdalnym zabarwieniu. Jest to taka forma, w której możemy dużo abstrakcyjnych rzeczy kombinować, sobie przeszkadzać nawzajem. Na przykład dzisiaj było parę takich elementów. Bawić się formą. Dokładnie. Za każdym razem jest co innego. Gdzie indziej jedziemy, tam jest trochę inaczej, inna publiczność, inna energia, ale też okoliczności nocy też sprawiają, że jest trochę magiczniej. Skąd taki pomysł, żeby połączyć piosenki z różnego rodzaju muzykami? Próbowaliśmy wybrać piosenki w podobnej konwencji, w konwencji kabaretu, Chicago, w takiej konwencji, którą widać też na nas w przestrojach. Inspirowaliśmy się twórczością amerykańskiego choreografa i reżysera Boba Fossa. I stworzyliśmy coś, co mogłoby nas reprezentować jako artystów młodej sceny musicalowej. Kochają mieć we dwie mnie! Układzik! Dobrany! Jeden plus dwie! Musical łączy w sobie te trzy składowe, czyli śpiew, taniec, aktorstwo, więc myślę, że musical jest tego też idealnym przykładem takiego połączenia. Tak jak nasza trójka, łączymy się w tej rewii. O, jaka ładna klamra. I sprzedajemy wam absurd. Po sporej dawce muzyki, absurdu i humoru przyszedł czas na teatr Barnaby i spektakl Piecuch najwspanialszy na świecie. U przyjaciela twojego ojca! Ale jak on się nazywa? Jarek!
Norwek. Żadnej polityki. Ja zawsze opowiadam o tym samym, o życiu, o miłości, trochę będzie o pieniądzach, trochę o średniowiecznych takich rodzinnych ekscesach, o, tak powiem. Ja troszeczkę improwizuję w niej, nie za dużo, oczywiście jest cały scenariusz, wszystko jest w głowie, ale troszeczkę improwizuję i zobaczymy, co mi przyniesie ten spektakl, bo ja często po przedstawieniu dopiero widzę, co tak naprawdę się wydarzyło na tej scenie przed chwilą i dzisiaj myślę, że też mnie tutaj poniesie. Macie fenomenalną widownię, publiczność, więc myślę, że zobaczymy. Ja jestem sam ciekaw. Ja, jeżeli chodzi o scenografię, to mam raczej tendencję do tego, żeby z niej rezygnować, niż żeby dokładać. No i tu już mam taką okrojoną wersję, że już nawet... Nie, no to już w ogóle jest minimum. Nie? Ja mam jedną walizkę, tylko przyjechałem, a w planach mam taki spektakl, gdzie nie będę miał w ogóle nawet lalek, więc przyjadę z niczym. Jak się okazało, nawet skromna scenografia i nietypowe lalki pozwalają stworzyć show, który urzeka publiczność. Zupełnie inny nastrój miało ostatnie tego wieczoru przedstawienie Teatru Tańca zatytułowane Cykl Życia. W Cyklu Życia chcieliśmy poruszyć problem, jaki jest ogólnie w naszym kraju, no w sumie nie tylko. Jest to problem z przeszczepów, gdzie nadawca czeka się bardzo długo. Ciężko lekarzom rozmawiać z rodzinami, jeśli ktoś może być właśnie, ktoś może zostać dawcą. Poruszacie bardzo trudny temat, ale poruszacie go w dużej mierze grając ciałem. Tak, no było to dosyć trudne do zrealizowania. Spektakl tworzyliśmy około 3 lat, cały czas coś zmienialiśmy, dopieszczaliśmy. Trzeba było dopasować wszystko, muzykę, układy, no i też, żeby to wszystko ładnie zagrało. Noc teatru zbiegła się ze zmianą czasu. W efekcie zakończyła się po godzinie 3 w nocy, ale większość widzów pozostała do końca, bo jak podkreślali, to wyjątkowe wydarzenie. Jestem pierwszy raz i żałuję. Żałuję, że nie było mi na poprzednich edycjach. Jest naprawdę fantastycznie i uważam, że artyści świetnie się spisują. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Poczta teatralna, jak rozumiem, już wypełniona, czyli jakiś faworyt był, czy po prostu warto docenić to, co artyści dziś pokazali? No myślę, że z uwagi na to, że jednak każdy z tych spektakli był nieco inny, to każdy jest doceniony na swój sposób i każdy otrzymuje dzisiaj swoją karteczkę z tej okazji. Podoba się generalnie? Tak, tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie jest bardzo jakościowo, zdecydowanie jest bardzo wartościowo i bardzo porządnie. Jestem pod wrażeniem. Pierwsze 3 spektakle i moja głowa jest wow. Nie mogę się doczekać ostatniego spektaklu, także zobaczymy, co przyniesie. Jakie wrażenie? 3 spektakle... Czy w sumie 5 spektakli to nie za dużo jak na jeden raz? Oj, zdecydowanie nie. Taka noc zdarza się tylko raz w roku, więc warto poświęcić na to całą noc. Nawet jeżeli zmieniamy czas do przodu, to nie ma znaczenia. Potem to odeśpimy. Całą niedzielę mamy na to. Czy z tych 3 już jakiś urzekł tak bardziej niż pozostałe? Musical najbardziej mnie urzekł, bo pomyślałam sobie, że to jest niesamowity wysiłek, żeby wytrzymać tyle na scenie i dać taką energię, która po prostu zapiera dech w piersiach. Taniec, wokal, ruch, wszystko było po prostu na perfekcyjnym poziomie. Czułam się jak na Broadwayu albo na Moulin Rouge. Bardzo pozytywne wrażenia. Bardzo ciekawe tematy, różnorodność sztuk. To już 10. edycja po raz pierwszy, czy już to jest powtórka, któraś kolejna wizyta tutaj z tej okazji? No, nasza pierwsza. Będzie w takim razie powtórka? O, na pewno, tak. Tak, tak. W przyszłym roku na pewno tu się zjawimy. Swoje opinie o spektaklach i całym wydarzeniu goście mogli wyrazić w ramach poczty teatralnej, ale już samą obecnością pokazali, że Noc Teatru na stałe wpisała się do kalendarza chrzanowskich imprez. To jest najpiękniejszy prezent, jaki możemy dostać, że widzowie chcą oglądać to, co dla nich przygotowujemy i jak pojawia się hasło Noc Teatru, to nawet nie trzeba za dużo mówić, co się będzie działo, bo widzowie ufają tak jakby w nasze wybory. Myślę, że się jeszcze nigdy nie zawiedli. Nie tylko widzowie chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu. Chrzanowska Noc Teatru swoją atmosferą przyciąga także ludzi sztuki z całej Polski.
Czy ja jestem tutaj drugi raz, jak byłem w zeszłym roku, to się nie spodziewałem takiego klimatu. To mają właśnie takie miejsca, nie takie typowe teatry, bo festiwale teatralne, takie zawodowe, one nie mają tej takiej naiwności trochę dziecięcej, takiej magii teatru. Ja lubię w takie miejsca przyjeżdżać, a u was to już w ogóle czuję się tak, no fajnie po prostu, no. Magia teatru działa na wszystkich i sprawia, że takie nocne, teatralne spotkania pomimo upływu czasu wciąż przyciągają tłumy, a nawet wywołują takie wyznania. 5, 6, 7 i kochamy chrzanów! Moksir!